Już do nas siostrzec, momentalnie się połączyłem. Nie ma Kamila. Chciałem. Dwie sztuki potrzebuję. Podłączyłeś siostrzeczkę? Tak. Jak tam coś tam słychać? Tak. Dawaj tam swoim znajomym. Tak. Ale w Opolu nie działało, że to jest takie. Tak. Live na YouTube? Nie, YouTube nie działa z Androidem. Żeby YouTube zadziałał, to musi być iPhone, ale iPhone jest tak drogi, że za to można kupić porządny komputer, a kamerkę internetową Full HD dostaniesz gratis. Na streamie idzie? Na streamie. Live. Może inaczej live. Jest opóźnione jakieś 10-15 sekund. Ja wiem. Jak tutaj patrzyliśmy, to jest tak do 10 sekund. Na bambuserze. Bambuser. Pisz bambuser.com /channel /Zbigniew Stanowski. To jest dla pani? Przepraszam, tak? Dzięki. Pan Zbigniew będzie tędy chodził? Zobaczamy. Za chwilę panu coś znajdę na pewno.
A tutaj to... Co, nie wiadomo, czy najpierw będą granie tam, czy co? Najpierw będą tam... Poczekaj, że zapytam. Ja będę stąd jest, no jest, już zobacz, ja lubię to. 207 osób. Tylko ja mam pożyczone... Jak 207 osób? 207 osób. To jest? Aha, to jest. Dlatego jest taki wynalazek na temat. Koska jest ponoć... Tam gdzieś? A, coś tam, dobra, dzięki. Nie wiedzą, czy nie?
Dobra. Wezmiesz. Pani tam idziemy. Go, panie ekonom. Tak, głosiłeś już? Głosiłem tak, teraz. Dobra, to ty tam. Ale co, obejrzało? Czy jest na żywo? Jest, podłączyło się. 433. Ja nie. Dzień dobry panie. O, witam. Myślę, że mamy... Ale tutaj już, żeby ci ludzie mogli z tym sprzętem przyjść. Bardziej w prawo, tak? Nie wiem. No. Zobacz, oni mają ten kran. Nie
panowie zajęci. Ale tutaj, tylko to jest jeszcze trzeba coś nie wiem. Krysa poleca. A, okej. No, poleciła do mnie. Zadzwonię do mnie. Tutaj za kamerą? No, nie, nie, nie. Teraz tam jest ta kamera nawet. Nawet ta kamera. A tutaj ja już tutaj. Za mną szata. Mój tyłek. Mój tyłek. No w sumie tak. No to ma rację. Jaki mam imię? Dobra, to ja... No dobra, ja postanę gdzieś tam. Nie, dobra. No. Tu będzie jeszcze więcej, bo tu będzie jeszcze film kamerowy, co? To jeszcze bardziej. Ale za około 15 minut zaczynamy, także proszę jeszcze o 15 minut cierpliwości. Pan Zbyszek do nas z Konowa dołączy za około 15 minut, wtedy będziemy mogli wystartować. Proszę bardzo, ze względu też na fakt, że jest z nami orkiestra, gdzieś zaraz przyjdzie, o wyciszenie telefonów komórkowych, bo to bardzo, bardzo rozprasza. Także z góry dziękuję. Jakoś tak? Pani Krysia, nie chciała taką mężę? Dobra, to wejdźcie mi jedno miejsce, ale nie ma miejsca. Ale dobra, słuchaj, Fusia. Zaraz. Nie mam leś. Nie. To garnie. Nie.
Gotuje ciocia, ten. Dyktuje jak jest ten... Bambuster.com ukośnik. Prawy. Dwa N. Ukośnik. Anny L. Nie jestem ostry. Tak, ukośnik. I razem opisane z liczbą stanowczą. Ja bym na tej całej to szpignie stanowczą. Stanowski przez A. Stanowski. Tak, enter. Teraz jest tablica. Mam bambuster.com, łamana na czarne, łamana na stanowisko. Ktoś tam się otwiera? 816. Tam powinno być właśnie wypadek. Pisze to u góry transmisja. Pierwsza reklama się włącza. Najpierw się reklama otwiera, a potem nie działa. Dobra. Dobra. To dziękuję. Ale się tu nie ktoś pociągnie, nie jest. No, to jest. Dobra. Coś się jeszcze. Dobre, to było. Wszyscy wymożli pana. Ale co?
Elcia. Elcia się nie przywita. Ale jeszcze się trafi. Ja jeszcze nie wiem, czy kręcę gdzieś. Bo leciał. No już parę razy daliśmy, ale nie wiem, czy jeszcze. Właśnie, ale ja też. No chodź, to wyjdziemy, zobaczymy, szukaj. Zaraz go znajdziemy. Dobra. Może to ładnie będzie wyglądało, ale... Wie pan co? Jakby te flagi przeszkadzały jakimś tam... Nie, tutaj mi nie przeszkadzały. Ale jak będą machać? My będziemy machać. A to możecie machać, no. Tak? Tak? A to nie jakby tam przeszkadzało, to jakiś sygnał i wtedy ja już... Za początku nie mają, ale w czasie przemówienia chyba nie, nie? Przepraszam. Jeszcze 5 minut. Tak. I będzie 1000. Daj mi problem mikrofonu, no bo teraz tak jakby ten został zdjęty. Ale nie, ale bo mikrofon poszedł ze zwyżkami. No, będziecie. To ja teraz nie będę. Zawsze działa. Wiesz, kiedy to dobrze zrobić? Nie, proszę, nie. Mateusz. Też ma. Tak, ma to dużo. Tutaj ten zobacz. No wiem, że tutaj nie będzie 898, tylko za każdym razem jak wyjdzie... Kabel wziąłeś? To będzie 26. Masz kabel tamten? No. To będzie po niego? Nie, to dobrze. A, to będzie przekaz. Aha. No tak. Tylko do naszej części wyborcy. Niech z tych... Ma pan stus? Tak, tak. Jest na żywo. Niech z tych tylko 50%. No tak. O, lasy. Taki konkretny. I pójdą i zagłosują na sprzęt. No, oczywiście nie konkretnie na niego. No tak. Na tą pachę. Też taką. Łukasz, to zrób na mikrofon i z mikrofonem. Niech już nagrywa się, bo ja już chcę ustawić. Ja też chcę.
Macie wodę? A to w tym macie. XXL nie ma. MK? Ty pani jest. Nie. A XXL? Nie. Tutaj nie będzie. Nie wejdę to. Dobra, to super. Jakoś skrabno oglądamy. Dzień dobry Państwu i szanowni Państwo bardzo serdecznie na konwencji założycielskiej Stowarzyszenia Partia Polska. Szanowni Państwo, przed Państwem pan PiS Zbigniew Stowoda, także powitajmy go wielkimi brawami. Partii Politycznej Stonoga Partia Polska. Dziękuję, że zechcieliście do mnie przybyć. No i cóż, rozpoczynamy. Thank you.
po jakiegoś Lexusa sobie tam ukradłem za 50 tysięcy. Ukradłem go za 50, sprzedałem za 5, za pół miliona i go za 50. Proszę Państwa, no tak, ja bym poprosił, żeby tutaj, żebyście do mnie po prostu przyszli i usiedli. Także zapraszam do stołu. Pośród was, chodźcie, bo to ma być partia nasza. Pani może podejść do ciebie. Zapraszam. Też idziemy do stołu? Tak. Zapraszam. Proszę się. Można też? Tak. Kurczę. Tak, 10 osób. Zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Tak, żeby... Mamy już, tutaj jest jedno miejsce zajęte. Może musimy panią tak jedną? Zapraszamy, zapraszamy. Ale zostawimy krzesło, naprawdę nas nikt nie będzie poszkodowany. Spokojnie. Puszczmy panią. Jak to jest dla pana? To jest dla pana, czy jest za pana? Dostawcie kochani krzesła, krzesło naprawdę. Ile chcecie? Jak najbardziej. Okay. Możemy się wymienić, tak, czy oczywiście każdy będzie miał szansę powiedzenia się, jasne. Proszę Państwa, a więc przeczytam, bo poczytam Państwu założenia programowe naszej partii. Więc w punkcie pierwszym chcemy zmiany prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 1 stycznia 90 roku. Ludzi z tamtego układu musimy się pozbyć. To jest punkt wejścia i to jest jakaś szansa do jakichkolwiek zmian w Polsce. Ci ludzie, którzy funkcjonowali w poprzednim systemie, którzy dziś tą piłą komunizmu zabijają rozwój naszego kraju, którzy tą piłą komunizmu nadal szczepią naszą gospodarkę, oni muszą odejść, bo bez dekomunizacji w Polsce nie jest to możliwe. Ktoś powie, że facet, o czym ty mówisz, dekomunizacja, przez ostatnich 25 lat o tym mówiono i nikt tego nie zrobił. Przecież ci ludzie już nie żyją albo nie mają wpływu na nasze życie. Otóż proszę Państwa, mają bardzo istotny wpływ na nasze życie, bo większość z nich zasiada dziś w radach nadzorczych różnych spółek prawa handlowego, które mają wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Wielu z nich jest właścicielami firm ochroniarskich, wielu z nich jest właścicielami prywatnych szpitali, etc. Ci ludzie powinni odejść. Nie może być tak, że sędzia, który do niedawna orzekał w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, orzeka dziś w imieniu Rzeczypospolitej. Przecież ten sędzia nie ma zielonego pojęcia co do prawa i co to sprawiedliwość. On jest nauczony czerwonego telefonu. Franek dzisiaj przyprowadzą stanowe stażu. O tym się dowiecie już niebawem. Punkt drugi, proszę Państwa, wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za błędy ich pracy. No, często to zdarza się tak, że nasze firmy są kontrolowane przez wiele, wiele lat, bankrutujemy, nie mamy pieniędzy na życie, nie mamy pieniędzy na pracowników, firmy, jak wiemy, są zamykane i po latach okazuje się, że kontrola i wnioski z tej kontroli były chybione. No ale człowiek zostaje po 10 czy 15 latach takiej płaczki prawniczej sam, goły i wesoły, bez złotówki. Funkcjonariusz publiczny, który w przyszłości będzie podejmował decyzje związane z naszą przyszłością, z naszym biznesem, z naszym życiem, z zdrowiem, musi mieć świadomość tego, że jeśli tę decyzję podejmie niezgodnie z prawem albo zbyt pochopnie, to będzie musiał nam zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni, z własnego majątku, nie z majątku Skarbu Państwa. W punkcie trzecim, proszę Państwa, zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych, wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. Znowu nawiązałem do tego, co powiedziałem przed chwilą. Nie może być tak, że te kontrole trwają latami, że nie mamy jako przedsiębiorcy szansy na zachowanie miejsc pracy, na obronienie się przed tego rodzaju atakiem, bo zazwyczaj są to po prostu ataki, a to konkurencji gospodarczej, a to konkurencji politycznej, a to po prostu ataki ludzkiej, zwyczajnej złośliwości.
Proszę Państwa, zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16, a także zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych. No, to byłaby reforma, która wreszcie umożliwiłaby nam łatwiejszy dostęp do usług medycznych, która umożliwiłaby wreszcie tym starszym ludziom kupowanie dobrych leków w aptekach, żeby oni nie czekali tylko, jaka nowość pojawi się na rynku, nowość w zakresie zamiennika. Bo ci ludzie na nas pracowali, to oni, mimo że żyli w takim systemie, dali nam tę wolność, którą dziś mam. To oni o nią walczyli. Albo nawet gdy nie walczyli aktywnie, to tą wolność dla nas kreowali, bo po cichu, tak jak dziś wielu z tych, których tu dziś z nami nie ma, po cichu wspierali działania Solidarności, działania prawej strony. Ja tylko dodam, że Państwo macie program przed sobą na ulotce, na odwrocie. Także proszę Państwa, w punkcie 5 chodzi o obligatoryjne wykreślenie osób z bazy BIK posiadających zadłużenie do 500 zł. Do 500 zł. To nie może być tak, że człowiek na progu życia za jakieś głupoty, niezapłacony telefon, czy nie wiem, telewizję, jest w bazie BIK-u i taki człowiek jest wyeliminowany z życia społecznego, bo on w którymś momencie, kiedy nie ma możliwości uzyskania kredytu bankowego, musi wejść w szarą strefę i wcześniej czy później jest takim produktem ubocznym przestępcą. Przestępcą czasami dlatego, że chce przeżyć, chce żyć, godnie żyć. Idzie i fałszuje chociażby dokument w przedmiocie wysokości zarobków albo innych, które mogłyby ominąć tą procedurę weryfikacji z banku, tak? Idzie taki człowiek do prowidentu i tu już jest w ogóle przegrany. On nie ma szans już na nic. Prowident to jest instytucja wymyślona przez mądry i na pewno nie dla dobra społecznego. Proszę Państwa, likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem EWYŚ. No, pozbycie się tego tworu w postaci NFZ-u, pozbycie się kosztów administrowania tym tworem, to ja myślę, że to mogłoby stanowić podwalinę do prawdziwej reformy Polskiej Służby Zdrowia i systemu opieki zdrowotnej, dlatego że my wydajemy zbyt dużo pieniędzy na administrowanie tworami, które są tylko po to, żeby pani Krysia z panią Marysią malowały sobie paznokcie i od czasu do czasu pogodziły kogoś spod okienka. W punkcie 7 zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. No to my to winni jesteśmy tym seniorom naszym. My jesteśmy to po prostu winni. Jak może być, jak możemy mówić świadomie o demokratycznym państwie prawa w sytuacji, kiedy nasz emeryt dostaje 700, 900, 1200 zł, a SBC-a rano w szaradonie siedzi i śniadanko sobie zżera za 900 czy 800 zł. No bo ją stać, bo ma 9 czy 10 tysięcy emerytury. No nie może być tak, żeby ci ludzie, o których ta Polska, ta nasza nowa demokratyczna Polska zapomniała, ona się ich wstydzi, po co nam staruchy? Najszybciej do piachu i to jeszcze w firmie pogrzebowej dobrego kolegi. To jest dramat, co robimy z ludźmi starszymi. Polska wyrzekła się tych ludzi, którzy walczyli o jej wolność, którzy tę Polskę tworzyli, którzy są naszymi rodzicami. To jest chore, proszę Państwa. Kto zna genezę demokratyczne państwo prawa? Gdzie? Popatrzmy, co oni robią z nami. Proszę Państwa, likwidacja ZUS i KRUS, a następnie przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. W punkcie 9 zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia. W punkcie 10 natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej oraz kontroli skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich nowo utworzonych departamentów policji.
punkcie, proszę Państwa, 11, likwidacja jakichkolwiek zwolnień i koncesji, zezwoleń, przepraszam, koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisów ustawy kodeks karny poprzez obligatoryjne warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa i to mówimy o okresie próby do roku. Młodzież w Polsce przez media, no bo nie polskie, pokazywana jest jaka taka banda, banda wyrostków, w połowie ubrana w dobre ciuchy filmowe, w połowie ubrana w byle co, która stoi i krzyczy, nie lubię policji. I ten młody człowiek, który od 15, 14 roku życia jest w pewnym sensie przez to państwo prześladowane tylko dlatego, że jest młody. My nie mamy żadnego, proszę Państwa, tworu prawnego, który by człowieka młodego, który zaczyna błądzić, złapał za kark, podszedł i powiedział, uważaj, stracisz życie. My od razu robimy pracę dla kolesi z okrągłego stołu. Dlaczego? No bo taki młodzież, taka młodzież postawiona ma natychmiast zarzuty, trafia przed oblicze prokuratora, później sądu, później musi przy nim chodzić kurator, a jak biedniejszy, to trafi od razu do więzienia. No i wszyscy mają pracę, nie? Klawisze w więzieniu pracę mają, kuratorzy wymiar sprawiedliwości pracę ma, tylko nikt nie myśli o tym, że za kłopotę odbiera takiemu dzieciakowi prawo do życia. Ten dzieciak nie będzie mógł pracować w sumie w tej chwili też chyba w żadnej firmie, bo każdy pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności. I ten człowiek młody skazany jest na niebie i w nim powstaje bunt. I on ten bunt przenosi później na narkotyki. Te narkotyki przynoszą dramat, zabójstwa, samobójstwa, dzieciobójstwa, zabójstwa rodziców. I nad tym nikt się nie pochyla. Bo skoro młody, to nie mam prawa, bo my mamy prawo, my starsi. A szczególnie my starsi, którzy z nostalgią powracamy do czasów, kiedy o wynikach naszej pracy decydował udział w powodzie pierwszomajowym. Bo to ci starsi nami rządzą. Proszę Państwa, punktem kolejnym jest zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa, związki partnerskie na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego, partnerskiego. W punkcie 14 zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczypospolitej. My się pochylamy nad kwestią przytoczę najłatwiejszą, bo najłatwiej obronić przed tak dużą publicznością jak dzisiaj. Górnictwo w Polsce jest nierentowne. Nie? Górnictwo jest nierentowne. Tylko nikt do budżetu górnictwa nie wrzucił danych wynikających z importu do Polski węgla z Rosji, podatku przychodów państwa związanych z podatkiem VAT, akcyzą i cłem. No to górnictwo jest nierentowne, no skoro możemy ten węgiel importować, skoro państwo zyskuje na czym innym niż na miejscach pracy dla swoich własnych obywateli, no to górnictwo jest, proszę Państwa, nierentowne. A co to ma wspólnego z młodymi małżeństwami? No dzisiaj jak ktoś młody zakłada firmę, to w 4 miesiące pomału ją zamyka, nie? Bo już na ZUS-y nie ma, bo jest od razu bankrutem na wyjściu, bo to co musi opłacić wszystkim w koło, no to starcza mu płynności finansowej na 2-3-4 miesiące. Niech ci ludzie młodzi, niech ci, którzy chcą tworzyć normalne rodziny, niech tu ci, którzy chcą tworzyć normalne związki partnerskie, niech ci, którzy startują w życiu, kończą studia, mają szansę zwolnienia tych 2 lat z podatku dochodowego. To jest tym bardziej jaskawe, że wszystkie instytucje, korporacje w Polsce podatku te nasze supermarkety nie płacą i miliardy ciężkie wychodzą poza granice Polski, nie mamy z tego złamanego grosza, a mamy jeszcze twór taki, który decyduje o podaży i popycie na polskim rynku i decyduje o cenach i który w pewien nielegalny sposób reguluje polskim rynkiem.
No bo sadownik jest uzależniony od sieci, bo rolnik jest uzależniony od sieci, bo producent tego czy tego też jest uzależniony od sieci, kiedy go zapłaci, czy zechce zapłacić. Natomiast Polska nie ma z nich, czyli z tych wszystkich korporacji, które się nazywa i hipermarketów, myślą zupełnie złotówki, złamane złotówki. Proszę Państwa, zmiana. Proszę Państwa, zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień próbowych ze szczególnym właśnie uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. To jest taka szansa dla ludzi starszych, bo generalnie to jest tak, że jak kończysz 5 dych, to najlepiej, żebyś w 51 godzinie umarł, bo mamy cię z głowy, nie trzeba cię utrzymywać. I ci ludzie, a co to jest, ja przed chwilą miałem 18, już mam 40, za chwilę będzie 50, a co ci ludzie mają zrobić? Czy ci ludzie zawsze mają być cieciami na budowach? Czy ci ludzie zawsze mają wnuczkowi kupować w Biedronce cukierki, bo na lepsze je nie stać? Ci ludzie mają prawo godnego życia i trzeba to prawo podatkowe zmienić tak, żeby przedsiębiorca, który takiego starszego człowieka zatrudnia, miał szereg ulg, żeby ten człowiek starszy miał prawo dalej pracować, nie czekać, kiedy dostanie emeryturę całe 700 zł. Nie? Bo to nie wiadomo, czy zapłacić rachunki, czy się upić za tą emeryturę. I proszę Państwa, media głównego nurtu opublikowały 2 tygodnie temu informacje o różnego typu dotacjach i usługach, które sprzedały polskiemu rządowi. I tak to mój przyjaciel, kochany, ojciec Adam Michnik i jego banda dostali, proszę Państwa, niewiele. Michnik 61 milionów złotych w roku 2014 i Rzepa drugie 61 milionów złotych. Dlatego tam super ekspres na waciki. Więc w punkcie 16 ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. To mamy 120 milionów złotych. To mamy, tak przyklejemy się do mikrofonu. To mamy, działa? To mamy 120 milionów więcej. I wprowadzenie tych pobieżnie Państwu odczytanych, pobieżnie wyjaśnionych punktów, wprowadzenie tego w rzeczywistość, rzeczywistość polskiego prawa, proszę mi wierzyć, byłoby punktem wejścia do nowej, lepszej Polski. Dekomunizacja, pozbycie się tych czerwonych mord z uczelni, z policji, ze straży, z tych wszystkich instytucji rządowych, mundurowych, to jest naprawdę dla nas wielka szansa. Korzystając ze sposobności, muszę Państwu też powiedzieć o tym moim wulgarnym języku. Nie, ja w ogóle muszę Wam wytłumaczyć, bo jesteście, szacunku dla Was, Wam Państwu to wytłumaczę, potrzebuję mój portal. Proszę Państwa, więc zdawać by się mogło, że działanie pana Stonogi to wyrzucenie policjanta za bramę. Takie damskie, prymitywne, jaki Stonoga wychodzi, bo policjant biedny, zwykły, prawie szeregowy, biegał mu na plac, więc go wyrzuca. Proszę Państwa, po tym jak wyszedłem z więzienia, po tym jak wyszedłem z więzienia i po tym, co mi zafundowało to Państwo, razem z przyjaciółmi, adwokatami, założyliśmy spółkę i mam walczymy bardzo dużą staną kancelarii adwokacji. I w ramach tej kancelarii, daj mi proszę to, w ramach tej kancelarii od roku 2007 poprosiliśmy o możliwość, bo prosiliśmy o możliwość
powołania takiego pionu bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonariuszom służby mundurowej. Ja na co dzień, proszę Państwa, biegam po sądach z policjantami, strażnikami miejskimi, biegam z celnikami, bo tych ludzi, którzy na co dzień służą na przykładnie Polsce, wystarczy, że ktoś pomówi o jakiekolwiek przestępstwo i oni gorzej niż zwykły przestępca są traktowani przez sądy. Od razu bierze się w zarzuty przeciwko nim wysnuwane, etc. I ja tych ludzi na co dzień bronię. I w roku 2014 mam 67 uniewinnień policjantów lub innych funkcjonariuszy służb mundurowych i kilkanaście przywozuję do pracy. I wchodzi taki młody... Wchodzi taki policjant, który ma kilka lat służby, wjeżdża, ma włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową. Ja byłem przekonany, że to ktoś z ruchu drogowego padł na przerwę, na kawę, jak prawie co dzień. Idę uśmiechnięty, mówię, proszę pana, proszę wyłączyć te sygnały, bo to jest po prostu obciach. A facet mówi, pocałuj mnie tu i tu. I wtedy dopiero wyjmuję telefon i mówię, panie Skano, zapraszam. Takie są kulisy tego zdarzenia. Teraz, kontynuując ten wątek, chciałem Państwu wytłumaczyć te bulgaryzmy. No w Polsce, żeby się przebić, trzeba być Bulgarem. Ja pomalutku mogę z tym kończyć, bo jesteście tutaj. Bo jesteście tutaj i to już jest zbyteczne. Dotarłem do sedna sprawy. Zainteresowałem nie sobą, tylko tym, co w Polsce się dzieje, zainteresowałem ludzi, was, społeczeństwo, bogatsze, biedniejsze, lepiej, mniej wykształcone. Udało mi się was zainteresować. Jakim kosztem? Pan profesor Bartoszewski kiedyś mówił, co się opłaci, a co warto. No, w tym konkretnym przypadku może nie warto było przeklinać, ale na pewno się opłaciło. Ale jeśli dzisiaj widzę, że jest z nami pani, czy pan, tak? Nie dobrze widzę. W tym wieku, no to jest po prostu największy sukces w tym całej działalności społecznej, publicznej, jaką robię. Dziękuję Państwu za to, przepraszam was za te wulgaryzmy. One były narzędzie. Komuniści mogą sobie ukraść miting, może dostać 120 milionów, 61 milionów od rządu, a Stonoga musiał trochę poprzeklinać, bo nie ma 120 milionów, ani 60 na rozdanie. Pytałem znawców tematu, ile musiałbym wydać, płacąc agencją PR-owi za takie zainteresowanie. To niewiele z 15 milionów. To zobaczcie, jak czasami cenne są przekleństwa. Ale za to, przepraszam, to jest etap zamknięty. Teraz merytoryczną dyskusją i zapleczem, które wokół mnie się zbiera, chcemy tę Polskę zmieniać. Chcemy, byście się Państwo organizowali w Waszych miastach, w Waszych wsiach, w Waszych gminach, powiatach, byście się organizowali i przystępowali, bo ja uważam, że nie wszystko to piękne, co się świeci, jest złotem. I nie wierzmy w cud Pawła Kukiza. Tam już się pojawiają ludzie związani bezpośrednio z Grzegorzem Schetyną. Wystarczy sobie otworzyć tom 22, akt ujawniony przeze mnie, zdjęcie 137 i dalsze. Tam mamy zeznanie pana Falenty w kancelarii tajnej i on opowiadał o panu prezydencie Lubinia. A pan prezydent Lubinia dziś zdaje się stoi z prawej strony Pawła Kukiza. Ja Pawła nie atakuję, ale nie podoba mi się to, bo to jest szalupa ratunkowa dla tej władzy, którą staram się przeganiać. Mam nadzieję, że uda mi się przegonić. No i co się zdarza, że jakiś dyzio z tłustą mostów po wejściu pcimskim zmienił rząd w Polsce. Nie? No mi się udało. Więc bardzo się cieszę. Mówią o mnie dyzma. Ja mam się tego wstydzić. Kim był dyzma? Ten bohater jednego z najfajniejszych seriali historii polskiej kinematografii był zwykłym człowiekiem, gdzieś ze wsi, który doszedł na szczyty. I co było jego najgorszym wspomnieniem, co było jego
rzeczą, która go miała wyeliminować z życia publicznego, a na to, że był zwykłym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem, który poszedł i prosto w oczy krzyczał im, że są mało doświadczeni i nic nie warci. No i każdy z nas może być takim dyzmą. I każdy z nas może być pedofilem, i każdy z nas może być stonogą jeżdżącą pianą na rowerze, etc. Bo tak przecież pisali, tak? Ale proszę Państwa, jesteśmy tu po to, by już nigdy nikomu bez wyraźnej podstawy prawnej takich rzeczy nie przypisywał. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy mieli świadomość, żebyśmy jak głupi nie czytali, nie oglądali tej telewizji i nie wyprowadzali zbyt pochopnych wniosków, bo to zabija, bo to naprawdę zabija. W tej chwili wiem, że ogląda nas za granicą ponad 1100 osób. Serdecznie pozdrawiam polską Polonię. Powinniście teraz pójść do Tuska i powiedzieć mu: ty, Doniu, ależ nam wyspę zrobił. Taką wyspę, że nas nie stać na bilet powrotny do Polski. Tak, proszę Państwa, ludzie młodzi zrezygnowali już z Polski. Ludziom młodym zakręcili w głowie. Potrzeba było wzmocnić tamtejszy rynek. U nas wykształceni, częstokroć jeszcze za krwawice rodziców, tych emerytów, co mają po 700-900 zł, wyjechali, służą tam. A my w Polsce nie produkujemy nakrętki, śrubki, podkładki, bo nie ma komu tego robić. To jest Polska. Taką Polskę nam zafundowano. Zafundowano nam kraj pogardy. I jeśli jesteś spoza układu, jeśli jesteś człowiekiem biednym, człowiekiem znikąd, albo człowiekiem wykształconym, ale bez nazwiska, jeśli twój tatuś nie lał pałą opozycjonistów, to ty nie masz prawa w tym kraju rządzić, bo ty jesteś nim. Ty jesteś taką stonogą, która uzurpuje sobie prawo do życia. Ja wam dam stonogę. Myślę, tutaj ja mam całą salę stonów, zobaczcie. Już ten monolog kończę, proszę Państwa, będę chciał z Państwem podyskutować, ale ja nie potrafię tak przejść do punktu następnego bez pewnej kwestii. Kiedy odebrano mi prawo do życia, wolność, godność, kiedy mordowano moją matkę, to jedna osoba tylko jeździła od więzienia do więzienia za mną, bo ona dzisiaj z nami jest, to jest Danusia Kojarska. Też bez prawa do życia, bo jest tak bardzo. Ludzie z samoobrony nie mają prawa żyć i funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej. Myślę, że chamy, rolnicy, a co to rolnik, kto to rolnik jest? Tak uczą. Jak ktoś ze wsi, to nic nie ma. Jak rolnik, to cham, burak, pomofilca. Tak uczą właśnie ci esbeccy profesorowie na Uniwersytecie Warszawskim, Toruńskim, Wrocławskim, i taka młodzież z tą świadomością wychodzi z tych uczelni. Czasami brzydzić się można tego dyplomu, gdy zobaczyć, kto wykłada prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Przecież on, a Szczeciński, tak, Kolebka, tam wszystkie legitymacje czerwone, wszystkie odcienie mają, po kolei jakie były. Proszę bardzo, skąd pan jest i dlaczego pan tu przyjechał? Jestem z Kujawy, z Bicy Kujawskiej. Przyjechałem po to, dlatego że pan stanowił tutaj, pociągnął wszystkich ludzi właśnie po to, by zmieniać Polskę. Mamy teraz realną szansę, by zmienić polską rzeczywistość i prawdziwie zadziałać na polskiej scenie politycznej. By Polska prawdziwie stała się demokratycznym państwem, uczciwym i która będzie przychylna dla młodych ludzi, takich jakim człowiekiem jestem ja. Moim zdaniem Stonoga Partia Polska jest naprawdę... jest drogą do wolności, do prawdziwej wolności Polaków. Teraz możemy naprawdę wiele zmienić i wiele osiągnąć. I zbierajmy się w grupę, zbierzmy znajomych, kolegów, informujmy jednego i drugiego i dążmy do tego, aby dostać się do parlamentu i wtedy będziemy mieli 100% możliwość pokazania wszystkim Polakom w każdym zakątku,
jak ta Polska obecnie wygląda i wtedy będziemy mogli ją zmienić na lepsze. Pochodzę z Wielkopolski, jednak studiuję w Warszawie. I przyjechałem tutaj, bo pan Zbyszek jest po prostu wizjonerem. My jako ludzie młodzi bardzo często nie znamy innego świata. Myślimy, że tak musimy być. Od kilku miesięcy sam prowadzę firmę i wiem, jak to jest, kiedy idę do urzędu, kiedy muszę odbijać się od okienka do okienka. Jednak innego świata tak naprawdę nie znam. Przyjechałem tutaj po to, żeby to zmienić, żeby być może już niedługo, za jakiś czas, za kilka lat, być może już nasze dzieci, żeby po prostu mieszkały w lepszym kraju, żeby mieszkały w lepszym kraju, żeby nie musieli myśleć o tym, do jakiego kraju wyjechać, żeby nie musieli w każdym maju, w każdym czerwcu patrzeć na portale internetowe, gdzie można jechać do truskawek za granicę, żeby zarobić parę groszy, tylko żeby mogli tutaj w sposób praworządny, prawomocny i tak naprawdę bez żadnych przekrętów zarobić na to, żeby godnie żyć. Dziękuję. Witam Państwa, ja przyjechałem z Gdańska, pokonałem te kilkaset kilometrów, jestem samozwańczym obrońcą mikroprzedsiębiorców. Tych ludzi, których wyrugowano z obrotu gospodarczego w Polsce, monopolizując handel w Polsce obcymi marketami, zwolnionymi z danin. Mam nadzieję, że to nie jest przypadek, tylko opatrzność boska, że jestem z lewej strony. Jesteśmy zorganizowani, jesteśmy przygotowani, żeby zadać cios tej mafii politycznej, tym ludożercom, przez których kilkanaście osób dziennie, codziennie popełnia w Polsce samobójstwa z przyczyn ekonomicznych. To jest ukryta prawda przed państwem. Ja tu widzę, większość państwa jest młodych ludzi. Młodzież interesuje przede wszystkim praca i mieszkanie. Żeby pozyskać mieszkanie, jest niesłychanie łatwy sposób, tylko blokuje się te sposoby i każe się wam na 40 metrów, które jesteście w stanie wybudować ze szwagrem i z bratem w 2 miesiące, macie być niewolnikami przez 30 lat i macie to spłacać. Na pracę musicie jechać na zmywak do Anglii. To jest niemożliwe, żeby nie dopuścić społeczeństwa do obrotu gospodarczego. Kraj to jest takie wielkie przedsiębiorstwo. Ono składa się z kilku filarów. Z handlu, z bankowości, z przemysłu i z usług. Handel został oddany obcym przedsiębiorstwom. Bankowość jest oddana w 80% obcym przedsiębiorstwom. Proszę Państwa, tak nie można budować Polski. Zadłużyć Polskę i gdy sprzedać, to każdy łajdak potrafi. My chcemy mieć gospodarzy i mamy nadzieję, że oto wreszcie ktoś nas dopuści do głosu. Ja zakładałem dwie organizacje oburzonych. Ci oburzeni, którzy mają program, którzy byli przygotowani do rozmowy o Polsce, zostali pominięci przez pana Kukiza. Proszę zobaczyć mnie, nas nigdzie nie zaprasza, nas nigdzie nie widać, nas nigdzie się nie promuje, nie odbiera się od nas telefonów, nie odpowiada się na nasze maile. Do kogo my mamy się zwrócić z naszą krzywdą? Mamy nadzieję, że pan Stonoga nam pomoże. Jest prawdy. Jak macie jakieś akta, pomoc będzie skuteczniejsza. A druga rurku, stół mamy wyjąć. Szanowni Państwo, no ja nazywam się Kamil Całek i byłem policjantem. Wiecie, w jakich okolicznościach rozstałem się z Komendą Stołeczną Policji. Jestem tutaj przede wszystkim dlatego, że uwierzyłem pana Zbigniewa Stonowy. Zwróciłem się do tego pana o pomoc, zabezpieczenie prawne, ponieważ nie stać mi było jako zwykłego funkcjonariusza policji na adwokata, na takie zabezpieczenie, a chciałem zrezygnować ze służby w akcie protestu właśnie przeciwko represyjności tego państwa, przeciwko narzuconym limitom, przeciwko wszystkiemu temu, co tak naprawdę znacie na co dzień, na ulicy, nawet jadąc tutaj przecież no, z kolegami widzieliśmy, co się dzieje. No, poluje drogówka, która nie idzie samochodem i stoi na pasach. Ludzie płaczą, tak, pani chyba miała 55-60 lat, otrzymała mandat, bo pewnie światło mrugało. To nie jest Polska naszych marzeń, to nie jest Polska młodych ludzi. Ta nowa generacja, my, to jest właśnie ten moment, kiedy musimy dokonać tych zmian. I naprawdę nie idźcie drogą tego, że ktoś pięknie śpiewa piosenkę, nie odnosząc się tutaj dzisiaj do pana Zbigniewa, ani gdzieś jakąś podobną, dlatego że ja zjeździłem w kampanii prezydenckiej wszystkie obozy antysystemowe,
chcąc połączyć te środowiska i sprawić, żebyśmy poszli razem do wyborów. Pan Zbigniew Stonoga poszedł dalej, zaproponował finansowanie na poziomie 4 milionów złotych dla przedstawicieli tych środowisk, aby się złączyli i połączyli i mieli realny wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. Prawdopodobnie wtedy by mieli 35-40% poparcia i wygraliby wybory. Ktoś robi wszystko, żeby do tego nie doszło. My wiemy kto, Państwo wkrótce się o tym przekonacie i na pewno będzie to dla Was ogromne zaskoczenie, jak nie szok, dlatego przygotujmy się wszyscy na tą terapię wstrząsową, bo zawsze najbardziej boli, jak zdradza przyjaciel i ten przyjaciel zdradził Polskę, wkrótce się o tym Państwo przekonacie. To był człowiek, który był z pierwszej linii. Także pozostawię może tak nie za wesołą perspektywę, czy zakończę niezbyt optymistycznie, aczkolwiek z drugiej strony jest to bardzo optymistyczna kwestia, dlatego że zaczynamy się oczyszczać, co wybory umiera 1,5 miliona ludzi, nowe 1,5 miliona się rodzi. Dlatego tej siły naprawdę nie da się zatrzymać. Idziemy po Sejm, idziemy po to, żeby realnie zmienić coś w tym kraju. Naprawdę są tutaj ludzie, którym nie zależy na pieniądzach, bo wiecie Państwo, ja deklaruję naprawdę, nie wiem w ogóle, czy będę startował jeszcze na urząd posła. Jeżeli tak będzie, ja utworzę fundusz i z tych pieniędzy, które bym dostał, tak? Utworzę fundusz, który przekażę na rozwój właśnie tak wspaniałych ludzi, jak tutaj siedzą dzisiaj, siedzą tutaj po naszej lewej stronie, są przeletowani i naprawdę mają ogromne problemy różne, bo na pewno są niedofinansowani, są świetnie wykształceni i takim ludziom właśnie tutaj ci młodzi ludzie, nasza orkiestra, które nazywa się Wielkie Brawa. Takich ludzi właśnie młodych, przedsiębiorczych, utalentowanych warto w Polsce wspierać. I powinni to robić właśnie posłowie, przedstawiciele władzy, a nie jacyś prywatni przedsiębiorcy, owszem, jeżeli są, ale państwo również takim ludziom powinno pomóc. A poseł też jest przedstawicielem tych ludzi i tego państwa i powinno to mieć jakiś swój finał. To jest tego kropla w morzu potrzeb. Przekazuję dalej mikrofon i bez względu na to, co Państwo myślicie o mojej osobie, czy o innych osobach ze służb policji, ze służby więziennej, ze straży pożarnej, z Wojska Polskiego, bo takie są i odchodzą, to jest ogromna lawina i naprawdę nie ulegniemy presji, nie poddamy się, będziemy walczyć, bo my walczymy po prostu o nasz kraj. Łatwo by było dzisiaj wejść do autobusu i wyjechać do Anglii, ale ja deklaruję tutaj Państwu, że ja się nie poddam i osoby, które nas dzisiaj opływają, niech to robią dalej. Ja nie będę się do tego odnosił, przekazuję do tego mikrofon. Dziękuję bardzo. Szarą pielęgniarką i mam nadzieję, że Pan Zbyszek wpłynie jakoś na nasz zawód, który jest zupełnie nieszanowany, pomijany i tak naprawdę chyba zaniknie, bo tak jak statystyki pokazują to za 5 lat, to praktycznie nie będzie w ogóle. Bo te wszystkie odejdą na emeryturę, a średnia wieku teraz w tej chwili pielęgniarki jest 48 lat. Ja mam 50, też niedługo na emeryturę odejdę. Ciekawe, kto będzie opiekował się mną, jak ja już będę stara na tej emeryturze i będę potrzebować szpitala. Myślę, że nikt, bo wszystkie młode pielęgniarki, które kończą nasze uczelnie w Polsce, my je kształcimy, wyjeżdżają za granicę, tam się opiekują starszymi osobami, są bardzo cenionymi pracownikami. O nas się zupełnie zapomina, zawsze się zapominało i nigdy się nas nie szanowało. Powiem Państwu, że na sobotę po piątku do Sławu w Szczecinie.
pani, gdyby środowisko pielęgniarek chciało nam pomóc wszystkim Polakom, to przecież to byłoby proste. Wysłać panów posłów, senatorów na badania, a tyle paburono mamy za legalnie. Prowadzę swoją działalność, między innymi działalność medialną. Prowadzę swoją działalność medialną. Prowadziłem roboty po całej Polsce. Przepraszam za gwarę, ale za góralem. Nie umiem tak dobrze się wypowiadać jak moi poprzednicy, ale myślę, że swoją robotą mogę się pochwalić, bo wykonywałem roboty na terenie całej Polski, od morza po terenie całej Polski. Widząc, do jakiej nieprawidłowości dochodzi w naszej gminie, założyłem portal urzędarscyprzekrętacy.pl. Tylko w tym jest problem, że po czterech miesiącach jego działalności musiałem go zamknąć, bo miałem kilka spraw o nachodzenie, o pomówienie, gdzie miałem dowody, gdzie sprawy, które poruszałem, zajmowały się służby specjalne, które mnie zapewniają, że ci ludzie poniosą odpowiedzialność. Wystawiłem nagrania, gdzie funkcjonariusze pewnych służb potwierdzili to, że tak powiedzieli, że były naciski z góry. I był portal, musiałem to zawiesić, no bo sprawy, te rzeczy. W ostatnim czasie po prostu poszedłem do naszego wójta, poprosić go o to, że chciałem po prostu w związku z prowadzoną działalnością tam na miejscu, po prostu zajmuję się robotami ziemnymi, koparki, chciałem zrobić wypożyczalnię. I dobrze by było, jeśli miałbym tutaj informacje z urzędu, takie po prostu przetargi, takie rzeczy. No to po prostu ludzie wchodzą, potrzebują maszyn do tego. W zamian od wójta, którego stricte pomogłem wyjść na stanowisko, usuwając poprzedniego, dostałem w zamian niebieską kartę. Jak mnie zdenerwował, napisałem pismo, bo żeby mi dał cały wykaz, no to jeśli chodzi o budżet. Ile zastał długów, ile było, no to wszystko napisałem. Dwa dni temu nalot Straży Granicznej. 10 funkcjonariuszy przetrwało całą moją firmę. Po prostu momentalnie po prostu. Policja, wszystko tutaj ten. Żeby po prostu, bo jak przyszło poprzednim czasem, jak robiłem, no to wójt wyszedł, można to nawet na internecie sprawdzić, na stronach portalu Imanowa.in. Powiedział wójt, że zablokowałem działanie gminy tym, że kazałem mu pokazywać wszystko, co po prostu jest. Mamy takie prawo w ramach dostępu do każdy z nas, w ramach dostępu do informacji publicznej, że mają nam wszystko po prostu, co jest z pieniędzy po prostu społecznych, znaczy nie społecznych, tylko publicznych, przepraszam. Muszą nam dać. Jakbym teraz wywaliłem pismo, że mam im wszystko dać, no to momentalnie tylko nalot tych kurde kontrolę. Jest pan cały biznesmenem, bo zanim pan kupił koparki, trzeba nalegał sobie kupić legitymację KCPZPR, to by panu koparki same jeździły, bez operatorów. Nie można władzy przyglądać się na ręce, bo momentalnie będziecie mieć problemy po prostu. Po prostu wszystko, wystarczą pisma napisać, co po prostu w ramach informacji, dostępu do informacji po prostu publicznej, momentalnie problemy. A jak już pokazałem, jak są robione przekręty, to u nas jest najdroższy, moglibyśmy się pochwalić, najdroższym rolnikiem w Polsce. W Kasi Niewielkiej, gdzie jest po prostu, skąd jest Justyna Kowalczyk, nie? Pokazałem inwestycję, która była, mam na to nagrania, mam dowody, są kosztory, są to wszystko. Było powiedziane 3 200 000, inwestycja skończyła się na 6 milionach. Służby mają dokumenty, po prostu mnie zakłada się sprawy. Po prostu. Tylko, że po prostu, Następny, mało czasu.
Bliżej. Jestem tutaj w formie podziękowania dla pana Zbyszka, ponieważ jak zaczynałem śledzić jego działalność na Facebooku, sam byłem młodym przedsiębiorcą, który trafił właśnie do systemu i którego system przemielił. Byłem załamany, ciężko mi naprawdę się żyło. Pan Zbyszek mi pokazał, że można z nim walczyć. Dzięki temu walczyłem, wygrałem. Teraz otworzyłem nową firmę i jakoś sobie radzę. Dziękuję panie Zbyszku. Teraz będzie sekundę, będzie można zadawać mi pytania. Uprzedzę niektóre być może z nich. To słuchajcie państwo. Spróbuję to klarownie wytłumaczyć. Ja zszokowany jestem, że na skutek mojej działalności publicznej atakuje mnie nie SLD, nie Platforma Obywatelska, tylko Prawa Strona. Prawa Strona Sfery Politycznej i podległe im media. Klasie Kanowscy, Niezależna, Telewizja Republika. I jest wśród tych ludzi, jak ustaliłem, autorytet, nazywa się pan profesor Stanisław Michalkiewicz. I pan profesor Michalkiewicz na spotkaniu z młodzieżą powiada tak, że Stonoga przypomina mu takiego kolegę za czasów komuny, Rybicki się nazywał, on też przychodził, wygłaszał takie płomienne mowy, ale później się okazało, że to pan Fidel. Warto, żebyście, jak to stało wyglądało, ale warto, żebyście wiedzieli, że w stanie wojennym miałem 7 lat. I choć tutaj pan Michalkiewicz miał w zamyśle co innego, on tylko porównywał, to uważam, że jeśli człowiek z jego przeszłością, z jego zasługami, z jego wiedzą i doświadczeniem życiowym porównuje w taki sposób drugiego człowieka do prezydenta stanu wojennego, który ludzi wysyłał na Sybiu, na Sedler, no to jest dramat całej tej naszej tak zwanej prawej strony. Bo ja uważam, że w Polsce prawicy nie ma. Prawica jest być może nową lub ręką lewicy. Bo to kolesiostwo okrągłego stołu jest żywo zainteresowane tym, by dalej w tym swoim sosie udawanej kłótni, dobrze ten Smoleń się zdarzył, bo o co by się kłócili? Chce żyć, chce tkwić i chce nas nadal społeczeństwo dzielić. I to są rzeczy, o których warto wiedzieć. Poproszę teraz o pytania, będę na nie odpowiadał, ale przed pytaniami wysłuchajmy jeszcze tutaj naszej orkiestry. Ludzie młodzi, ludzie, którzy nie bali się, nie wstydzili się zagrać na imprezie u Stonoga. Thank you.
był najbardziej ulubiony utwór mojej mamy. Już moment, zbliżamy się tu do pana z mikrofonem, także teraz, szanowni państwo, będziecie mogli zadawać pytania panu Zbigniewowi. Dzień dobry, Jan Wodakowski, publicysta, bloger, uczestnik wszelkich demonstracji. Mam dwa pytania związane z moim doświadczeniem w kontestacji systemu. Po pierwsze, czy pana ugrupowanie będzie popierało wprowadzenie JOW-u, które moim zdaniem doprowadzą do tego, że zablokują polską scenę polityczną i zapełnią monopol na polskiej scenie politycznej oligarchom, którzy będą mieli pieniądze, żeby mieć swoją reprezentację w parlamencie? Czy na przykład poparłby pan pomysł tego, żeby zlikwidować progi wyborcze, żeby mniejsze ugrupowania, takie bardziej reprezentatywne dla biedniejszych Polaków, dla bardziej ideowych Polaków, miały swoją reprezentację? Drugie pytanie o charakter pana partii. Czy pana partia będzie miała jakiś statut taki bardziej demokratyczny, żeby ludzie mogli, żeby była partią właśnie swoich członków, a nie lidera? Bo takie doświadczenie po prawej stronie jest, że zazwyczaj jest lider, który nie dopuszcza do tego, żeby ludzie mogli działać w tej partii, mają być tylko mięsem armatnim. I trzecia sprawa, jak będzie w pana partii wyglądała sprawa tak zwanych kwestii obyczajowych? Czy członkowie będą mogli głosować na przykład w przyszłym parlamencie zgodnie ze swoim sumieniem, czy jakieś państwo będą mieli kryteria? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, szanowny panie, moja partia będzie partią wozowską. Mało będzie w niej możliwości zbyt swobodnego działania, które mogłyby ją na początku zniszczyć. Ale na czym to wozowstwo miałoby polegać? No pierwszym takim najpoważniejszym ryzykiem jest to, żeby do nas nie dostali się ludzie, którzy funkcjonowali w poprzednim układzie politycznym. Dlatego też z naszych list będą mogły startować tylko osoby, które nie ukończyły 35 lat, bo mamy zbyt mało czasu, żeby dziś sprawdzić te osoby starsze. Czyli będziemy musieli na listy wpuszczać ludzi do 35 roku życia, by nie wpuścić kogoś omyłkowo. To jest rzecz tymczasowa, dlatego że jeśli uda się do parlamentu wejść, w co głęboko wierzę, to będziemy mieli czas na to, żeby na przyszłe wybory się jakoś organizować. Teraz jest bardzo niebezpieczny i nie mogą z nami wejść osoby starsze, bo nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie ich zweryfikować. Chyba że to będą osoby powszechnie znane, o których społeczeństwo będzie wiedziało, że nie są komunistami. Bo nie chcemy żadnych pani błotów gdzieś tam powpuszczać czy kogoś takiego, czy serdecznego. Jest z nami dzisiaj też wie pan poseł, który startował z list Palikota, który wypisał się z klubu SLD tylko dlatego, że to jest człowiek, który właśnie uznał, że on jest jednym z tych oszukanych przez Palikota, z tych ludzi, którzy dali się nabrać na trawkę, na haszysz, na marykę, na jakieś te wszystkie rzeczy. Dał się młody człowiek nabrać na to, wstąpił z Palikotem do partii. No, oczywiście posłem nie został, bo został ktoś ważniejszy. No, on akurat nie jest gejem, więc nie został. Został dopiero gdy gej został prezydentem. Został posłem dopiero gdy Robert Biedroń został prezydentem. No i jak poszedł zobaczył w tym Sejmie, mówi: ty, ja wcześniej nie piłem wody, człowiek. Jak to obrady, mierzę na 3 tygodnie leczy później. No bo tak to mniej więcej jak to wygląda. I takich ludzi właśnie nie wolno skreślać, nie wolno skreślać ludzi za jeden błąd. Czasami jeden błąd nie ma prawa, nie powinien nigdy zaważyć na naszym życiu. To odpowiedź. Partia wozowska tymczasem, bo my nie mamy czasu na zorganizowanie się, nie mamy czasu na budowę silnych, zweryfikowanych struktur, więc robimy to trochę na kolanie. I stąd do tego momentu ustabilizowania będzie to partia wozowska. PiS ma swego Jarka, SLD Reszka, a Stonoga będzie miała Stonoga. Jeśli chodzi o JOW-y, no to jest zagwarantowanie, tak jak pan słusznie podkreślił, oligarchom monopolu władzy.
My nie jesteśmy demokracją przygotowaną do tego systemu i ja jestem ich przeciwnikiem. Na pewno to u nas nie będzie promowane. Natomiast świetnym pomysłem, jakkolwiek bardzo trudny, bo wymagałby go większości konstytucyjnej, jest zmiana prawa wyborczego polegającego na właśnie obniżeniu progu wyborczego. No bo ten próg wiadomo też po co jest zrobiony, nie? Żeby nam w PSL-u zostało ile ma zostać, żeby w PiS-ie zostało ile zostało i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle taka stronoga, nie wiedzą co ze mną zrobić. No, szybko mnie skazali, tylko jak zobaczycie Państwo, to jest tylko uprzedzać. Jak mnie skazali, to skandal sądowy w Polsce będzie, jakiego nie było. Boże, jak dobrze, że mam wszędzie adepty. Trzecia rzecz, jak się zgodzała w sprawach kwestii obyczajowych pana Bartki, jak czy pan ma, mają ludzie mieć takie poglądy, jakie pan ma, jakie pan ma, jak pan powiedzieć, jak to ma wyglądać? Stronowa Partia Polska to jest partia bardziej skierowana, wie pan, na zapleczu socjalne mimo wszystko, dlatego że my w Polsce krzyczymy, ja chcę opieki zdrowotnej, ja chcę dobrego nauczania, ja chcę dobrej drogi, ja chcę. Chcę dlatego, że płacą podatki, ale to oznacza, że my chcemy państwa socjalnego, tak? To państwo socjalne. Bo my żyjemy w państwie socjalnym, tylko że ono się nie wywiązuje z nałożonego na nie obowiązku. My płacimy podatki, w zamian za to nie otrzymujemy zupełnie niczego. No chyba, że się ktoś postara, to za darmo dostanie 2-3 lata do posiedzenia na koszt Polski. To jest jedyne zaplecze więzień, polskich więzieniach ma lepiej niż dziecko w domu dziecka, czy niż pacjent w szpitalu, bo dniówka na więźnia jest 14 zł żywieniowa, a w szpitalu mamy 7. Więc my dbamy o to. Proszę bardzo. Pan za pan. Tam nazywam się Zbigniew Sadowa. Z panem Zbyszkiem spotkałem się kilkakrotnie, nie wiem czy nie pamięta. Między innymi przed Sejmem na Wiejskim. W poniedziałek wyszedłem z aresztu śledczego na Zgórzewcu, ponieważ państwo polskie reprezentowane przez sąd uznało, że ten palec wzbudzał uzasadnione obawy o życie. Moje pytanie będzie dotyczyło pana portalu na Facebooku. Prowadząc swoją działalność, reprezentuję tutaj m.in. ojców dyskryminowanych w tym kraju za posiadanie dzieci, za bycie ojcem. Jest sprawa tego typu. Dostarczałem panu różne materiały związane z egzekucjami wyroków sądowych wobec ojców posiadających dzieci, chęcących ich wychowywać, m.in. Wojtka Szpunara. Między innymi tutaj obecnego kolegi z Łomży, który jest poszukiwany przez policję, bo opiekuje się swoim dzieckiem. Dostałem nakaz wydania dziecka. Po 2 latach dziecko przebywało ze mną. Dostałem nakaz wydania dziecka. Kurator mnie ściga, teraz policja. We wrześniu była okupacja mojego domu. 16 radiowozów, straż pożarna, 24 godziny za dymy. Prokuratorzy, kuratorzy i tak dalej. Ale pytanie chciałem zadać. W kwestii Facebooka. Panie Zbyszku, kto adminuje pańską stronę na Facebooku? Jakie służby? Że zostałem odcięty od możliwości lajkowania, dystrybuowania pańskich treści. Dziękuję. Nie wiem jakie służby. Służby siedzą. Tu jest jedna, tu jest druga. Pokaż się Mateusz III, to jest... jeśli pana ktoś... Zbigniew Sadowa, pańskie imię. Panie Zbigniewie, jeśli pana ktoś, bo to nie na Facebooku, rozmawiamy, ale odciął, to najprawdopodobniej wkleją pan linki, bardzo szukają linki, to ja każę ich natychmiast blokować, bo to później nie wiadomo o co zrobić. Także proszę nie brać tego do siebie, wystarczy nie wklejać linku i będzie to temat. Mam nadzieję, że naprawimy nasze relacje. Proszę bardzo. Może tutaj pan. Witam serdecznie. Mam na imię Piotr, jestem przedsiębiorcą. Chciałem takie pytanie zadać panu Zbigniewowi, bo często w swoich właśnie wystąpieniach i programach mówię o tych osobach, które są w jakiś sposób pokrzywdzone, poszkodowane przez system.
przez ogólne działanie właśnie naszej władzy. Na pewno Państwo słyszeliście o takiej sprawie Maćka Dobrowolskiego. Jest to chłopak, który jest przetrzymywany w tej chwili już ponad 3 lata w areszcie. No i tak dużo się mówi o tej sprawie Maćka, tak? Ja miałem osobiście tego chłopaka okazję poznać. Jest to bardzo inteligentny człowiek. Skończył studia, nie był nigdy karany. Jest w tej chwili przetrzymywany w areszcie tak naprawdę na podstawie jakichś wyimaginowanych zarzutów, a tak naprawdę tylko i wyłącznie świadek koronny obciąża go jakimiś tam zarzutami i jest to zupełnie niewiarygodne. Zarówno dla opinii publicznej, dla wszystkich, którzy go znają, jak i dla również dla sądu, no bo sąd nie może go w żaden sposób skazać, tak? 3,5 roku przetrzymywania w areszcie, wiem, że chłopak ma w tej chwili już no naprawdę duże problemy, tak? Zostawiła go dziewczyna, narzeczona. Także ma tak samo złamane życie, jak wiele osób właśnie, o których tutaj pan Zbyszek mówi, że pomaga, stara się w jakiś sposób właśnie z tego systemu ich wyciągnąć. Także czy ja mogę liczyć, panie Zbyszku, że wreszcie zamiast tych transparentów, które tutaj wiele osób młodych gdzieś tam wiesza, tak, uwolnić Maćka, kanał na Facebooku i tak dalej, czy jakieś konkretne działania za pośrednictwem pana partii, by można było na nie liczyć? Ma pan jakiś rozgłos, tak? Ma pan jakąś możliwość na działania medialnie, tak? My takiej możliwości nie mamy, bo ja tam sobie prowadzę jakąś swoją firmę, zatrudniam 2 osoby, także no nie mam jakichś tam siły przebicia. Natomiast chciałbym, żeby to wyszło na światło dzienne, bo w mojej ocenie jest to niesprawiedliwe. Ja też miałem okazję siedzieć 14 dni w areszcie za niezapłaconą grzywnę, także wiem, że nie jest to hotel 5-gwiazdkowy, a przebywanie tam 3,5 roku za niewinność, przynajmniej do tej pory nikt takiej winy Maćkowi nie udowodnił, no jest co najmniej no, niesprawiedliwe, tak? Chciałbym tylko, żeby pan tą sprawiedliwość do Maćka zawalczył. Proszę pana, sprawa jest poważna, więc chciałem zażartować, że jak będę Amber go ujawniał, to się upomniał o Maćka, ale ja dotarłem do rodziców, jak pan pewnie wie, Maćka. Chłopak jest przerażony, on boi się tej pomocy, choć bardzo chce wyjść na wolność, ale to jest weryfikowane, proszę ojca zapytać, rozmawiając z ojcem, z Maćka przyjaciółmi. I gdyby się tak stało, żebyśmy weszli do parlamentu, myślę, że to formalność, to będziemy interpolowali w tej sprawie. Natomiast myślę, że tutaj razem z panem posłem jeszcze w tej kadencji zwrócimy się z tą interpelacją. Tymczasowe aresztowanie w Polsce. Musimy mieć świadomość tego, że w 1996 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Podstawowych Praw Człowieka i Wolności Obywatelskich i z treści tej ratyfikowanej konwencji wynika, nałożono na nas nakaz odpowiedzialnej polityki stosowania tymczasowego aresztowania. Ta odpowiedzialna polityka stosowania tymczasowego aresztowania jak gdyby uzewnętrzniła się później w nowelizacji przepisów prawa karnego, postępowania karnego. W normalnym cywilizowanym państwie środek zapobiegawczy izolujący jest stosowany tylko w najcięższych zbrodniach, zgodnie przy życiu, zdrowiu ludzkiemu, przestępczości zorganizowanej. Natomiast u nas tymczasowe aresztowanie jest formą antycypacji kary i resocjalizacji przed wydaniem wyroku, mimo że chroniła się konstytucyjna zasada niewinności i ta wskazana w KPK, to mimo to jest człowiek, który trafia do więzienia, no sami macie doświadczenie, gdy widzicie kogoś, kto jest zamykany z tytułu tymczasowego aresztowania przed kamerami, no to tamten człowiek jest przez nas uważany, że on już jest winny, no bo przecież niewinnego do więzienia by nie prowadzili. Tymczasem w Polsce do pudła można bardzo szybko trafić, trochę gorzej się jest z niego wydostać. Oczywiście, wie pan, te sprawy są mi bliskie, bo ja traktuję bardzo osobiście te sprawy. Jak przychodzi do mnie człowiek, który bezpodstawnie był pozbawiony wolności, albo gdy siedzi w więzieniu, bo ja mam i takie, no sobie je odwiedzam i robię to, co mogę. No ale stonoga czasami może zaszkodzić, pokazując się u takiej osoby. Może zaszkodzić, no bo mogą być represje mniej lub bardziej widoczne stosowane wobec takiej osoby. Ale tymczasowe aresztowanie w Polsce to jest gra polityczna. To w ogóle pozbawienie człowieka wolności w postępowaniu karnym jest u nas nagminnie stosowane bez wyraźnych postępów prawnych. To powiem, proszę państwa, no, zamknąć stonogę o 10, o 22 i za chwilę go opuścić, no po co to było, nie? No żebyście widzieli, bo jak mnie zamykali, to te TVN-y pokozoli. A jak mnie pustoli, ja bym powiedział, to z niej pustoli. I każdy myśli, że stonoga do dzisiaj siedzi, dlatego do dziś
nie wszyscy dojechali, bo Polsat już podał informację, że Stanoga po wyroku wycofał się z życia politycznego. Na razie się to wycofali późniara z życia. Ja przyjechałem z Lublina, zresztą z panem Zbigniewem także już miałem okazję się spotkać. Moje pytanie, które sobie tak pozwolę trochę rozszerzyć o taki krótki monolog, będzie dotyczyło przestępczego w mojej ocenie wymiaru sprawiedliwości. Ja zostałem w swoim życiu młodzieńczym, bo mam jeszcze 22 lata, dwukrotnie pobity przez policjantów mundurowanych. Pierwsze zdarzenie miało miejsce rok temu. To był starszy sierżant Dariusz Poniatowski i posterunkowa Barbara Burzak z Komisariatu 7 Policji w Lublinie. Pozdrawiam przestępców. Zapraszamy. A ostatnia sprawa miała miejsce w czwartek, wczesnym rankiem o godzinie 4 na Komisariacie 3 Policji w Lublinie. W osobach przestępców, bandytów, kryminalistów wystąpili młodszy aspirant Marcin Gajos oraz sierżant sztabowy Piotr Liszewski. Być może to także oglądają, więc pozdrowienia dla tych panów. Pan Marcin Gajos chwalił się, że bardzo dobrze przyjmuje ciosy, więc na twarz. Dziękuję. I moje pytanie dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Panie Zbyszku, ja mam przed sobą wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, który został wydany wykroczenie z artykułu 97 Kodeksu Wyborczego, Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 13 ust. 2 punkt 1. Ja ktoś może doskonale nie zna temu Kodeksu Wykroczeń, bo Kodeksu Karnego to może już tam jakieś część paragrafu na pewno każdy zna. To jest przejście przez ulicę w miejscu tego niewyznaczonym. Ja miałem wtedy zwichniętą nogę, wyszedłem z taksówki, przeszedłem na drugą stronę, żeby wybrać pieniądze z bankomatu, zapłacić taksówkarzowi i sobie już po prostu później zdarzenie miało miejsce w Lesznie w tamtym roku, w październiku. Wyrok zaoczny. Ja jestem studentem, ja nie jestem przedsiębiorcą, nie pochodzę z bogatej rodziny, tego nie ukrywam. I jest orzeczona kara grzywny. Wymierza mu karę grzywny w kwocie 3000 zł. I to jest naprawdę autentyczny wyrok. Ja sobie pozwolę tutaj może do zdjęcia pokazać do kamery pani przewodniczący. Sąd wyjątkowy wreszcie, tak powiem, po prostu. I tak, proszę Państwa, Stanoga dziennie dostaje od 2 do 3 tysięcy maili z podobnymi sprawami. Właśnie on jest wyszły. Czytajmy zgotowane sędzie w momencie. Sąd Rejonowy w Lesznie i orzekał towarzysz sędzia Sądu Rejonowego Paweł Kusia. Ze mną założył o 10 tysięcy złotych, że to jest stary komuch albo dziecko starego komucha. Moje pytanie dotyczy tego, czy w naszej partii, która miejmy nadzieję wejdzie do Sejmu, będzie jakaś jednostka organizacyjna, która właśnie takimi sprawami osób poszkodowanych przez aparat państwowy będzie się zajmować i będzie już im pomagać w tak bardziej profesjonalny sposób. Bo oczywiście doceniamy bardzo pana pomoc, szczególnie wielokrotnie, kilkaset razy można nawet powiedzieć, i zaangażowanie pana. Natomiast myślę, że taka organizacja nawet państwowa stricte, która by się zajmowała właśnie organizacjami czy pomocą osobom pokrzywdzonym w tych przestępstwach, a naprawdę proszę mi wierzyć, że nie da się, jeżeli nie ma kamer, jeżeli nie mamy nagrania, nie da policjantowi udowodnić się pobicia. Chociaż nasza pani sędzia byłaby koleżanką czy kolegą.
Oczywiście tutaj tak chciałbym podziękować Sekrze Kamilowi za to, że był dobrym policjantem w mojej ocenie, za to, że nie nakładał mandatów karnych na przykład osobę, która sobie odśnieża samochód w zimie i włączyła silnik i silnik jest uruchomiony ponad minutę, bo oczywiście możemy w ten sposób nałożyć mandat karny. I też moje pytanie, czy może byłyby takie zastosowania ustawowe, żeby wynagrodzenie policjantów było także zależne od ich działalności. Od tego, że na przykład dobry policjant, który rzeczywiście jest dobrym policjantem i nie chwali się tym, że złapał jakiegoś dzieciaka biednego, który ukradł półkę ze sklepu, był ugodny, albo osoby, które w parku sobie piją piwo i nie robią hałasu, tylko rzeczywiście łupuje jakichś przestępców, czy taki policjant nie powinien otrzymywać większego wynagrodzenia od zwykłego po prostu przeciętnego policjanta. Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, dziękuję Panu za to pytanie, trzeba mieć świadomość tego, że w Polsce policjant, strażnik nie idą na służbę, żeby kogoś pobić, zabić, wyżyć się. Zespół reanimacyjny, który jeździ w karetce, nie idzie kogoś zamordować. Nie idzie na dyżur, żeby kogoś zamordować i sprzedać skórę. Nie dajmy się zwariować. Ci ludzie w większej części służą na co dzień. Służą. A co ma zrobić taki policjant ubrany w strój właśnie mundur policyjny, jak pan jest w stroju studenta? A co on ma zrobić, jak naczelnik przed wyjściem do służby krzyczy na niego, przeklinają do nich? Jak traktują jak śmieci. Potrafią powiedzieć, wy mi tacy, a tacy bez 200 mandatów dzisiaj w Lubie, w Lutonie nie wracajcie. I co on ma zrobić? On też ma rodzinę, on też ma dziecko, ale ta poczwara, która tu 3000 orzekła już jako sąd, niezawisły sąd. Po co im te immunitety są potrzebne? Te immunitety są korupcjogenne, wymyślono je w latach 50., kiedy były prześladowania w całej Europie, kiedy były różne dziwne działania polityczne, które miały chronić ludzi polityka. A dzisiaj po co? Przecież posłanko Kochojarsko miała immunitet, czy jedna, czy druga, czy tak celowo, ja myślę, przepraszam, mówią, przecież tak na się nabiło, wyszedł jakiś chudy pajac, jak tam się to nazywa, Majewski czy jaki, i posłanko Kochojarsko, nie? Szacunku nie ma, jest DFN-u, Stefanu, jestem kto? A to kamienica ze wsi jest, rolnik. Jej się nie szanuje i my to akceptujemy. To jak będziecie w domu włączali telewizję TVN, to pamiętajcie sobie, odbieracie godność. Włączając ten kanał tej telewizji, odbieracie sobie godność. Tutaj też między nami dzisiaj są ludzie, którzy ze mną startowali na początku tej całej drogi. Są moi przyjaciele, ale nie wiem, czy jest Miłosz Rogala. Jest Miłosz, nie ma, ale jest Karol Kozłowski, chłopak ze wsi, witam cię Karol. Jest Jarek, mój przyjaciel, którego odwróciłem. Są moi przyjaciele Państwo w ulicy. Dziękuję wszystkim, że tu dzisiaj z nami byliście. Dziękuję za to spotkanie. Twórzmy, zachęcam Was do tworzenia partii. Jeszcze Kamile też się nie nauczył stonoga na 4 miliony. Nie. Stonoga, jak szybko zbieramy dla dzieciaka na auto, to na auto zbieraliśmy 3 dni. To takie zbieranie pieniędzy, czyli w sposób zgodny z prawem. Ludzie, wpłacajcie. Każdy po złotówce czy po dwie. To nie jest tak, że u stonogi tam ogląda na tym głupim Facebooku o 200 czy 500 tysięcy ludzi, którzy nie klikną. To jak u pana profesorowi czy lekarzowi utożsamiać się z nami. Ale oni tam... Wykładnikiem tego wszystkiego było zdarzenie sprzed już, chyba z niemęczę, sprzed kilku dni. Idzie taka naprawdę staruszka na placu Wilsona. Mówi, pan co mogę? No niech pan zaczeka, muszę pana uścisnąć. A o co chodzi? No proszę pana, w życiu nie myślała, że ktoś im to oczy powie to, co ja całe życie chciałem powiedzieć. Dziękuję panu, ja mam 87 lat i nie myślałam, że tego dożnie. To są najpiękniejsze chwile i odwalczmy. Bo ja nie mam żadnego prywatnego interesu, żeby zrobić z siebie gwiazdę, a po kolei mi ta gwiazda znowu 10 spraw nowych będę latał na te przesłuchania, nie? Idźcie adwokaci, największy pan był do adwokaci. No, a te zarabiają na mnie.
Ja nie mam żadnego interesu prywatnego, żeby robić to, co robię. Ja się powtórzę, bo nie każdy z was to słyszał, ale jakby ratuje się, jakby się nie chce, albo jakby bardzo raz, kurczę, dla kogo nie warto. I ja też jestem na cmentarz do mamy. Tam zbieram swoje siły. A później, kiedy mi się znowu nie chce, mam taki dobry kawałek, jakby są Janka Wiśniewskiego na drzwiach. I znowu mi się chce. Bo mi się nie chce być wcale człowiekiem znanym. Bo mi się nie chce robić kasy, bo ją mam. Ja chcę mojej Polski, mojej ojczyzny, która przyjdzie i ukaże mnie, gdy zrobię coś złego, ale która mi pomoże, gdy będę się rodził, gdy będę się uczył i gdy będę umierał. I takiej Polski, prawdziwej Polski, Państwu i sobie życzę. Państwo, jak ktoś tam jeszcze chce nas wesprzeć swoją osobą, to proszę, aby wpisywał się na listy poparcia. Również tutaj kieruję słowa do dziennikarzy, podziękowania za to, że byli. Za około 5-7 minut briefing prasowy króciutki i dajmy panu Pyszkowi szansę napić się spokojnie wody. I zapalić. I zapalić. To polski przemysł tytoniowy. Mogę wziąć ten wyrok, ten też dla mnie wyrok? Tak, wiesz co, Zbyszek, tak. Tak, tak. Ja jeszcze miałam pytanie do pana. To za chwilkę zapytasz, dobra? Dobra. No już nie musimy publicznie. Nawet lepiej. Ale dobrze, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, bo... Uwaga. Chciałem jeszcze coś zapytać. Ja będę pytania tylko, żeby... Kamil. Kamil. Panie, nie chcę. Tak. Sądzie najwyższe. Ale dobrze. Łukasz. Jak nagrywamy głos? Nagrywa się, zaraz będzie zębić. Ale ja właśnie nagrywamy, jest przerwano, także... Nagrywa się. Dobrze. Bo nagrywamy na tej konferencji. Wywiad też się, wtedy podłączymy mikrofon do tego, dobra? Na oczy wiemy, czy jest...